Witam. Mamy już skrzydełka. Jak je dostać za free, dowiedzieliśmy się w poprzednim odcinku. No a teraz pytanie, co zrobić, żeby te skrzydełka były wystatowane, czyli żeby miały dodatkowe właściwości. Tutaj widzimy podpisane nazwami odosobnienie, erudyta, autorytet, dyscyplina, rozumiecie i geniusz. Zrobienie tych skrzydełek jest o wiele tańsze niż kupienie gotowych. No więc jak się za to zabrać? Widzimy już, że skrzydełka i każdy inny przedmiot może mieć do 6 dodatkowych statów. Popatrzmy na inne przedmioty. Ten ma już, że tak powiem, 2 staty wbudowane, więc mógłbym do niego dołożyć 4. Ponieważ dodaje się tylko trójkami, więc mógłbym dołożyć 3, a potem jeszcze dołożyć 4, ale niestety marnując 3 kamienie, ponieważ bym musiał dołożyć 3 takie same. Za chwilę to będziemy wszystko oglądać. Skąd wziąć staty? Staty możemy włożyć do dowolnego przedmiotu z kamieni many. Kamień many poziom 5, widzimy tutaj mamy właściwość erudyta 11, tutaj mamy oświecenie 11. Oczywiście wybieramy sobie takie właściwości, które pasują do naszej postaci, czyli dla maga inteligencja, która jest powiązana z atakiem, dla rycerza duża obrona i duża ilość życia, dla, dajmy na to, kapłana dużo mądrości i obrony także i życia. Skąd wziąć te kamienie many poziom 5? Można oczywiście je najprościej kupić w domu aukcyjnym. Popatrzmy. Kamień many. No, tu skasujmy to. Kamień many widzimy tutaj z poziom 6, poziom 5, ale widzimy, że kwoty no, są dość duże. I no, co by tu zrobić, żeby taniej to wszystko zorganizować? Możemy taki kamień sami stworzyć. Do tego będzie potrzebny nam oczyszczony kamień. Nie mam takiego, ale mogę go sobie kupić w sklepie za żetony Pyrrhusa. W niezbędnikach widzimy oczyszczony kamień fuzji, który kosztuje 380 żetonów, czyli 4 dni odkładania. Dokonuję takiego zakupu. Jeden w tym wypadku mi wystarczy. Pojawił się tutaj w plecaku handlowym. I teraz posłuży mi on do wyciągnięcia i przeniesienia na niego jakiegoś ciekawego statsu, który będę chciał dorzucić do tej dwójki, które już mam przygotowane, i tą trójkę będę chciał umieścić w jakimś konkretnym przedmiocie. Skąd wybrać ciekawe statystyki? Popatrzmy może na moje skrzydła. Chyba każdy będzie dodawał do każdego swojego przedmiotu odosobnienie. Odosobnienie, czyli zwiększenie maksymalnej ilości życia oraz wytrzymałości, która także wpływa na ilość HP, czyli naszego życia. To każdej rasie się przyda, a zatem jeszcze raz, jak to się nazywało? Odosobnienie. Wchodzę do domu aukcyjnego, to będzie mi kosztowało około 100 tysięcy, nie więcej. W filtrach, oczywiście mam tutaj dodatek Advanced Action House, i w filtrach mogę sobie dodać odosobnienie. Teraz już odosobnienie 10 jest nieaktualne, odosobnienie 11 powinienem sobie zaaplikować. Gdzie je znajdę? Na pierścieniach albo na szyjnikach, generalnie na ozdobach, które sprzedają ludzie chodzący na instancje 75, 80 level. A więc szukamy. Niech to będzie naszyjnik. Znalazłem kilka takich naszyjników. Odosobnienie 11. I to jest to, co mnie interesuje. Oczywiście kupuję ten, który jest najtańszy. Wszystkie są takie same. Ja z każdego wyciągnę sobie odosobnienie. Wyciągamy z tego naszyjnika odosobnienie. Kupuję za 90 tysięcy. Akceptuję.
Otrzymałem pocztę. Szybciutko do skrzynki pocztowej. Wykup. No. Chyba za wiele razy kliknąłem. No i co teraz? Mam tutaj gdzieś niestety głębiej. O, tutaj naszyjnik, z którego będę wyciągał ten stac. Do tego będę używał magicznego transmutatora. Wkładam tutaj przedmiot, z którego wyciągam stac. Powinien być tylko jeden. Widzimy, tu jest odosobnienie 11. Gdyby były inne, no to byśmy mieli kłopot. Ponieważ tu jest tylko jeden, wszystko jest ok. Plecak handlowy. Zanim zatwierdzę, sprawdzam jeszcze, czy to, co uzyskam, będzie mnie interesowało. Tak, widzimy, że będzie to kamień many poziom 5. A zatem zatwierdź. Uzyskałem tenże kamień. Mam teraz 3 kamienie many na poziomie 5, które będę chciał usadzić w jakimś przedmiocie. Tutaj mam odosobnienie 11. Tu mam erudytę 11 i tu mam oświecenie 11. Niestety nie mogę, chociaż chyba najbardziej by mnie interesowało, dodać do jednego przedmiotu dwukrotnie lub więcej tych samych statów. Czyli odosobnienie już nie będę mógł użyć do tego samego przedmiotu. To musi być 6 różnych statystyk. No co teraz robię? Znowu magiczny transmutator. Biorę przedmiot, który chcę wystatować, dajmy na to tą polerydę. Widzimy, że mamy tutaj dwa staty już wbudowane, tak? Intelekt i wytrwałość. Ponieważ maksymalnie może być 6, jeżeli dodam teraz 3, a trzeba dodawać trójkami, to potem będę mógł dodać już tylko jeden. Ponieważ dodaje się trójkami, będę musiał użyć 3 takich samych kamieni, więc nie będzie to raczej opłacalne. Zanim zatwierdzę, oczywiście patrzę, co uzyskam. Proszę zauważyć, że uzyskuję tą samą pelerynę z intelektem i wytrwałością, ale ubogaconą o wytrzymałość z odosobnienia, o siłę ataku magicznego i także życie z erudyty i atak magiczny i inteligencję z oświecenia 11, czyli statystyki, które są w sam raz dla maga. Jeśli chciałbym pelerynę czy skrzydła, tak jak tutaj popatrzmy, skrzydła mam wystatowane 6 statami, masło maślane, ale to nic. Mam 6 statów w tych skrzydłach. Po zdobyciu skrzydeł, tych za polubienie na Facebooku Roma, bądź skrzydła oczywiście też można kupić, tak? Za chwilę pokażę gdzie. One są gołe, więc jeżeli sobie takie skrzydła na początek wystatujemy, one będą służyć nam już prawie do końca gry i natychmiast staniemy się od razu silniejsi, mocniejsi i na pierwszych levelach nie będzie na nas takiego kolokwializmu, że nie będzie na nas bata. Pominę to może, pokażę jeszcze gdzie kupić skrzydełka. Wejdźmy jeszcze raz do sklepu żetonów Pirusa i poszukajmy skrzydełek. To prawdopodobnie będą ozdoby, może też nie. Dawno tego nie robiłem. Kostiumy. O, w kostiumach mamy magiczne skrzydła. Jeżeli ktoś nie chce poprzez polubienie Facebooka uzyskać darmowych skrzydeł Anelii, to można sobie kupić darmowe anielskie skrzydła, troszeczkę bardziej efektowne, za 3000 żetonów Pirusa. I ostatnia rzecz, jak to się dzieje, że ja mam założone skrzydła, bo widzimy, że mam założone, a jednak nie widać ich w moim rysunku. Trik jest bardzo prosty. Tutaj mogę sobie przełączyć na taką zakładkę i tu, proszę Państwa, mam wyłączone widoczność pewnych elementów ubrania. Ja mam coś dość dużo tutaj powyłączanych rzeczy, no ale skrzydła przywróćmy. I ok. I w tym momencie będę jeździł sobie ze skrzydełkami, ponieważ nie lubię, jak mi coś tam powiewa za mną. Ja nie jestem husarią, więc oczywiście sobie to
Wyłączę. OK. I to na tyle. Takie skrzydła, szczególnie na tych niższych poziomach, bardzo dużo pomagają, a będą z nami praktycznie przez całą grę, jeżeli odpowiednio wystartujemy. Dziękuję.